Po niespełna 3 miesiącach przerwy wracamy na boiska piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Już dziś o godzinie 20.30 KGHM Zagłębie Lubin zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Z dzisiejszego centrum przedmeczowego dowiecie się m.in., co przed tym spotkaniem powiedział trener Martin Szewela i jak kształtuje się dotychczasowa historia pojedynków z sportowcami oraz co specjalnie dla piłkarzy nagrali kibice Zagłębia. Zapraszam. Piątkowym starciem z Pogonią Szczecin podopieczni Martina Szeweli ponownie rozpoczną rywalizację w rundzie wiosennej 2020. Do końca fazy zasadniczej zostały 4 spotkania i jeśli chcemy do końca liczyć się w walce o górną ósemkę, musimy zacząć z wysokiego C i wydrzeć sportowcom komplet punktów. W takim razie jak grała Pogoń w tym sezonie? Przede wszystkim podopieczni Kosty Runiajcia mogą pochwalić się najlepszą defensywą w całej lidze. W 26 spotkaniach stracili zaledwie 23 gole, w czym olbrzymia zasługa całego bloku defensywnego, na czele którego stoi jeden z najlepszych bramkarzy w całej PKO Ekstraklasie, Dante Stipica. Chorwat rozegrał w tym sezonie komplet minut i aż 11-krotnie zachował 0 z tyłu. Szczelny blok defensywy został jednak mocno naruszony. Poważnej kontuzji więzadeł krzyżowych doznał wychowanek miedziowych Igor Łasicki. Rokowania dla Igora nie są najlepsze, a jego pauza może potrwać nawet 6 miesięcy. Boki obrony prawdopodobnie zostaną obsadzone przez Jakuba Bartkowskiego i Huberta Matynię, zaś portugalsko-polski środek pola stworzą Tomasz Podstawski i Damian Dąbrowski, który również występował w barwach KGHM Zagłębia. Za ofensywę będzie odpowiadał kwartet Liskowski, Kowalczyk, Spiridonowicz i Cibicki. I to właśnie ostatni z nich może stworzyć największe zagrożenie dla defensywy Zagłębia. Były zawodnik m.in. Leeds United czy szwedzkiego Malmö wszedł do naszej ligi z buta i już w debiucie zapewnił Dumie Pomorza 3 punkty, strzelając zwycięską bramkę przeciwko Wiśle Płock. A propos meczu z Wisłą, było to jedyne spotkanie zakończone zwycięstwem Pogoni w 2020 roku. Paradoksalnie wynik mógł być zgoła odmienny, bo na kwadrans przed końcem portowcy przegrywali 0-2, ale niesamowity finisz i gole Spiridonowicza, Listkowskiego i wspomnianego wcześniej Cibickiego pozwoliło odwrócić losy spotkania. W kolejnych spotkaniach tak różowo już nie było i Pogoń obecnie kontynuuje serię 5 kolejnych spotkań bez ligowej wygranej. A jak będzie tym razem? Kończąc najbanalniej, jak to tylko możliwe, wszystko zweryfikuje boisko. To była duża przerwa dla zawodników, ale my przygotowali dla nich indywidualne programy, planki, gdzie zrobili aj na šilobňu, pokiaľ to bylo możliwe. W kolejnym czasie nie, także zrobili aj tu šilu tylko w domu. Biegali w lese, co było ważne dla aerobną przygotowaność dla chłopaków, ale musimy mówić o tym, że im brakowała piłka. Także pierwsze treningi, które były na boisku, tak my wszystko byśmy zrobili na piłkę. A było widać, że chłopacy byli zaangażowani, to nastawienie było tak, jak jest trzeba dla profi piłkarzów, a było tam energia na treningach, pozytywna energia. Tak tento týždeň my začali mluviť o kolejnom protivníkovi našom Pogoni Štětin. Prigotovali sme nejaký plán aj stratégiu, jak byť prigotovaný aj na to, že chceme hrať ofenzívnu pilku, ale aj to samé byť prigotovaný, že by sme igrali z defenzívneho bloku a po zisku, po vyhraní pivky zrobili šipký kontratak za plece protivníka. Takže máme strategiu, aj plán, ale najważniejsze jest, co my zrobimy na boisku. Także strategia jest jedna rzecz, ale to, co się zrobi a wykona na boisku, jest druga rzecz. Tylko jeden zawodnik nie pojedzie, który jest kontuzjowany, a to jest Damian Oko, który ma problem z Achillesem. A kolejni chłopacy są przygotowani. A ja wierzę tomu, że zrobimy dobry wynik, co jest dla nas zwycięstwo, dlatego że naszym celem jest aj będzie awans do pierwszej ósemki, także tylko zwycięstwo a 3 punkty zrobi dla nas jeszcze lepszą aj większą szansę zrobić ten awans. Do pierwszego ligowego pojedynku pomiędzy dwoma zespołami doszło w sezonie 1985-86. Wówczas spotkanie zakończyło się zwycięstwem 2-1 dla Pogoni, która wywiozła z Lubina komplet punktów. Na pierwszą wygraną przyszło nam czekać do roku 1988, kiedy to Lubinianie ograli portowców na wyjeździe, wygrywając 2-0. Przeglądając dalszą historię ligowych zmagań, naszej uwadze nie może umknąć kilka wysokich zwycięstw KGHM Zagłębia. Jednym z nich jest wygrana aż 5-0, która miała miejsce na początku sezonu 2002-2003. Było to spotkanie inaugurujące ówczesne rozgrywki, w którym miedziowi świetnie zaprezentowali się przed własną publicznością. Nie był to jednak jedyny pojedynek zakończony tak spektakularnym zwycięstwem KGHM Zagłębia. W sezonie, w którym lubiński zespół sięgnął po drugie w swojej historii Mistrzostwo Polski, tuż przed zakończeniem rozgrywek pokonaliśmy u siebie portowców 6-2,
Autorami bramek byli m.in. Rui Miguel, Łobodziński czy Barczak. W bieżących rozgrywkach kluby już raz stanęły naprzeciw siebie w 12. kolejce PKO Ekstraklasy. Wynik meczu szybko już w 6. minucie otworzył Buksa, a rezultat do końca spotkania nie uległ zmianie, przez co ostatecznie KGHM Zagłębie przegrało 0-1. Lubin znam z gry Gorki 17. Tymi słowami zaskoczył nas trochę pomocnik miedziowych Jewgeni Baszkirow podczas naszej rozmowy, którą przeprowadziliśmy w tym tygodniu. Całość możecie przeczytać tutaj, klikając w link, który pojawi się w tym momencie na stronie. A teraz zapraszamy Was do krótkiej rozmowy wideo, którą przygotowaliśmy dla Was i w której pomocnik miedziowych poruszył kwestie związane z przygotowaniami do meczu z Pogonią Szczecin. Zapraszamy. Żenia, mieliśmy okazję porozmawiać w tygodniu odnośnie Twojego pobytu tutaj w Lubinie, odnośnie tego, jak Ci się tutaj funkcjonuje. To była taka pierwsza nasza dłuższa rozmowa. Porozmawialiśmy też trochę o meczu z Pogonią Szczecin. Czy mógłbyś nam powiedzieć coś więcej na temat dzisiejszego meczu, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Tak, zapytałem w interview. We are watching what we can do in the game because now all the teams could be kind of surprised. So we need to be surprised for the opponent, and we need to show also supporters that supporters will watch us on TV, and we need to show that we spent this 2 months, this period, in a good way, that we are in good shape. I hope that you see that on the trainings. And I hope that we will score more than, you know, you watch Bundesliga now, you see that the teams not score too much. And the dynamic of the games is not very fast. So maybe we can make a surprise for all European Championship and show something. Yeah, we're prepared for the whole week, specifically on what we can show in that game. And also, we have, I think, some what Prawa with the whole team watching Pogoń Szczecin specifically before the game. But I'm waiting just the game. I think that all people in Lubin, all people in Poland, are waiting extra classic to restart. Mm-hmm. What can you wish the supporters of Zagłębie Lubin? There is only one wish, always, to see a victory of our team. Drodzy kibice, pamiętajcie, by pokazać w swoich mediach społecznościowych, jak dopingujecie miedziowych w walce o 3 punkty, oznaczając klubowe konto. Na dziś to już niemal wszystko. Jeśli taka forma centrum przedmeczowego przypadła Wam do gustu, zostawcie po sobie komentarz. I już teraz zapraszam Was na krótki klip przygotowany przez kibiców KGHM Zagłębia. Za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia. Cześć, tu synek Kubuś, córeczka Julka i tata Adam. Cześć, tu Łukasz. Cześć, tu Gracjan. Cześć. Tu Jacek. Nie możemy być z naszą drużyną na stadionie. Nie możemy być z naszą drużyną na stadionie. Ale będziemy kibicować im przed telewizorami. Ale będziemy kibicować przed telewizorami. Kibicem Zagłębia jest się niezależnie od okoliczności. Kibicem Zagłębia jest się niezależnie od sytuacji. Kibicem Zagłębia jest się niezależnie od okoliczności. Miedziowi, jesteśmy z wami. Miedziowi, jesteśmy z wami. Miedziowi, jesteśmy z wami. Miedziowi, jesteśmy z wami. Powodzenia.